Witam serdecznie. Dziś jesteśmy w Silezji w Katowicach. Mamy wystawę motoklasyki, samochody przeważnie z Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj na widoku, zobaczcie, pięknego Rolls Royce'a. Tylko tak wygląda. Mamy nie dotykać, nie dochodzić, ale zobaczcie, jak to wygląda w środku. Wszystko prawdziwe drewno. Bardzo ładne, skóra. Bardzo ładnie się wóz prezentuje z zewnątrz, również z przodu. O, proszę bardzo. Piękny. Można powiedzieć, bliźniaczy model, aczkolwiek nie do końca. O, tam jest kabriolet, to jest w sedanie. Pozdrawiam Was wszystkich oczywiście serdecznie, osoby subskrybujące kanał Fiat 125B klasycznie. Tu mam informację odnośnie tego rozrzutca Shader Shadow, 75 rok. Piękne autko. Wystawa jest do 30 września. Także polecam, kto ma czas, może zdąży sobie obejrzeć. Staram się Wam pokazać jeszcze inne pojazdy, które tutaj znajdziemy. Tutaj mamy Austina Healeya z 61 roku, zobaczcie. Piękny wóz, kabriolecik. Tam z przodu, jak się mniej więcej prezentuje. Piękne autko. Zerkniemy może do środeczka troszeczkę. O. Ładnie, tak wszystko z kunsztem zrobione. Bardzo ładny pojazd. Zobaczymy sobie następne samochody, które są tutaj. Zobaczcie, tutaj bardziej są wystawione więcej modelów na tej takiej ładnej hali. Mamy Jaguara XK150 z 59 roku. Teraz Państwu tutaj przybliżę bardziej. Piękny kolor, taki niebieściutki. Bardzo ładny środek, piękny. Skórka z taką... z takim ładnym drewnem. Te zegary, piękne. Coś pięknego. Oczywiście koła szprychowe. W zasadzie mamy trzy, jak widzicie, pojazdy. Każdy jest inny. Jest Jaguar piękny. Piękny kolor. Jest czerwony. Może zobaczymy ten, jak wygląda w środku. Wszystko ładnie w jasnych kolorach. Informacje tutaj o modelu. Więc jak widzicie, Jaguar XK120 z 51 roku. 3,5 litra można powiedzieć silniczek. A ten mamy Jaguara z 55 roku. Ale piękne pojazdy, naprawdę piękne. A tu troszkę Mini Morris. Mini Morris w kombi, bym powiedział. MG też bardzo piękny pojazd. Typowa zieleń, ciemna zieleń. Też bardzo ładny MG, czarny. Patrz, czarny, jasny środek. Ta patyna na tych zegarach. To drewno, coś pięknego. Coś pięknego, tak to wygląda. Trochę informacji o tym czarnym MG. MG Tourer z 37 roku, 1.6 silniczek. Czerwone mamy MG TB Midnight z 39 roku. Zobaczcie, informacje, 1.3 silniczek. MG Teddy Roadster z 52 roku, też bardzo piękny. Mają te samochody duszę, piękną. No i tu mamy Mini z 62 roku, jak widzicie. Oj, bardzo fajna rzecz, taki gadżet. Dystrybutor pompy paliwa. Bardzo ładny. Patrzcie, mamy tu obok też coś pięknego. Już podejdziemy.
Alvis Speed z 36 roku. Mega przepasne, duże autko. Do środka zajrzymy. Piękny, taka ciemna wiśnia, coś takiego, kolor. Coś pięknego. Tu mamy Bentleya. Zobaczcie. Ledwo co się zmieścił na ten podest, taki długi. Ze środka niestety nie możemy zajrzeć. Mamy informację. Bentley Mark 6 z 48 roku. 4,3 litra benzyna. Przejdźmy obok na następnego Jaguara. Jaguar Mark 1 z 58 roku. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Możemy fizycznie zobaczyć, jak wyglądają samochody właśnie, można powiedzieć, kultowe, zabytkowe z Wielkiej Brytanii, tak? Bo na co dzień się nie widzi, że tak powiem, na drogach. Jaguara SS 3,5 litra, zobaczcie, z 1938 roku ten Jaguar, piękne autko. Tu mamy Jaguara Roadstera i Type'a z 1971. Jednego takiego już widzieliśmy w Radomsku na zlocie. Coś podobnego. Piękny kolor, takie bordo. Zobaczymy sobie do środka. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Czarna skóra. Dużo przełączników, informacji. Ta długa, specyficzna maska w tych Jaguarach. Tu troszkę, jak widzicie, inne lampy są w tym niż w tym, co są za szkłem, czyli inne modele. Inny grill, przetłoczenia. Zobaczcie, coś pięknego. Zobaczymy sobie do środka. Tu już mamy połączenie, jak widzicie, czarne z ładną czerwoną skórą. Drewniana kierownica. Ładny taki, powiedzmy, złoty metalik. Czyli Jaguar A-Type z 65 roku. Piękne autko, 4,2 litra, zobaczcie. A ten bordowy mamy V12. Coś pięknego. Piękne pojazdy. Jak chcecie, macie ochotę, zapraszam do Katowic, do Silesii. Jeszcze do 30 można te samochody podziwiać. Także pozdrawiam Was serdecznie, wszystkie osoby subskrybujące kanał. YouTube Świat 125P klasycznie. Jak widzicie, dzisiaj perełki z Wielkiej Brytanii. Coś pięknego, żeby to zobaczyć. Wiadomo, no nie można dotknąć, nie można usiąść, ale fizycznie można zobaczyć to na żywo. Rozmiar tego auta, jak to wygląda. No nie do wszystkich można, że tak powiem, zajrzeć, ale tak to wygląda, że tak powiem, na dzień dzisiejszy w Silesii, w Katowicach. Także pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.